Jak tam twoje samopoczucie po konferencji? A fajnie, tak troszeczkę się oswobodziłem, czuję się tutaj już bardziej komfortowo, bo na początku to była masakra po prostu, co się działo w mojej głowie. Ale dzisiaj jak najbardziej na plus, wydaje mi się, fajnie. A zostałeś czymś zaskoczony podczas swojego panelu? Nie, tylko jedynie się obawiałem, jak tam się zaczęli chłopaki przekomarzać, Denis z Alanem, że kurde, żebym na tym nie ucierpiał, żebym nie był w promieniu rażenia, bo ostatnio ucierpiał telewizor, a teraz ja byłem na tym miejscu, więc stwierdziłem, że tam się skryję pod stół, bo że lepiej, żeby nic mi nie spadło na głowę i wiesz. A dobra, tak, a dlaczego podczas tego face to face nie zdecydowałeś się na jakiś atak? Bo kurde, ludzie na to czekali. Ja wiem, że ludzie na to czekają, kurczę, ale już był atak, teraz trzeba było zachować zimną krew, klasę, bo widzę, że też Edzie troszeczkę zmienił, że tak powiem, podejście do mnie i też nie było co robić jakieś, wiesz, na siły burdy czy coś, nie? A jaką ty masz przewagę nad Edziem? W sensie, co jest twoją przewagą, jak myślisz? Mi się wydaje, że każdy, kto się interesuje, jest w stanie się domyślić, co jest moją przewagą, ale nie chcę tutaj, kurde, jakoś przewartościowywać, że mówi, że to jest moją przewagą tego, bo nie chciałbym się potem zawieść na swoich własnych słowach, nie? Więc zobaczymy, co się okaże przewagą. Mam nadzieję, że charakter i chęć wygrania, nie? A, okej, okay, dobra, w ten sposób. Dziś, jak jechałeś na konferencję, po raz kolejny wyzwałeś Multiego. Dlaczego aż tak bardzo ci na nim zależy? Kurde, to była fajna walka, strasznie. Po prostu czułbym się spełniony. Byłaby to dla mnie czysta przyjemność. Ale tak wszyscy sobie z nim, że go tak wyzywasz? Każdy teraz tak podciąga pod tego Multiego, bo zauważyłem, że że ludzie podłapują ten temat. Ale wiesz, wiem, że raczej Multi się nie zgodzi. Jakby się zgodził, to by było zajebiście, ale wiem, że raczej to nie jest możliwe i też nie ma co tak ciągnąć cały czas tego, wiesz, tematu. Zobaczymy, co będzie. Ja na razie mówię tylko, że jestem chętny. Dobra, czy twoja matura jakoś ucierpiała przez przygotowania do walki? Tak, tak. Troszeczkę, kurde, jest ten problem, wiesz, staram się ogarniać, ale jak mam tyle obowiązków, wiesz, na głowie, to ciężko jest to sobie wszystko połączyć, a dochodzi też do tego psychika, jakieś tam aspekty, wiesz, kurde, takie prywatne, ale jakoś daję sobie radę, zawsze, nigdy nie było łatwo, więc dalej nie jest i jakoś sobie z tym radzę, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dobra, a z czego ty piszesz maturę? Ogólnie? No, piszę z wszystkiego z podstawowych przedmiotów, a na rozszerzeniu jestem tam z angielskiego i geografii. Bo ty coś konkretnie chcesz robić, czy już przerywasz edukację po maturze? Wiesz co, myślę, żeby pójść na studia, bo to nie jest głupi pomysł. Wiem, że byłbym w stanie sobie jakoś to pogodzić, ale nie chcę na razie zapeszać, ani wiesz, tam wizjonować na przyszłość, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, a jakie byłyby twoimi wymarzonymi studiami? Psychologia, bardzo mnie jara. Podobno to nuda, psychologia. Niby tak, ja jestem generalnie na marketingu, nie? W technikum, więc to troszeczkę odmienny, że tak powiem, kierunek. Ale psychologia mnie taki rajcuje, że byłbym w stanie naprawdę się zagłębić w tą naukę, żeby, wiesz, czułbym jakąś zajawę, nie? Wydaje mi się.